Obie drużyny spotkały się z sobą 4 miesiące temu. Wówczas prowadzenie 2-0 roztrwoniła Jagiellonia Białystok. Dzisiaj czas na rewanż. Jagiellończycy mówią: łakniemy punktów. Zagłębie odpowiada: nie damy za wygraną. Czekają nas zatem duże emocje prosto ze Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Witam Państwa, Robert Bońkowski. Czas na trzeci mecz 18. kolejki Ekstraklasy. No i jeszcze nie ma tej zbyt wielu klarownych sytuacji, ale z czasem myślę, że mogą się pojawić takie, powiedzmy to w takim piłkarskim języku, setki, których nie należy zmarnować. Teraz Bodwarsson, bardzo inteligentne zagranie, przechwycił piłkę Bodwarsson, zagrywa do Arsenicza. Arsenicz naprawdę bardzo dobrze wygląda jako defensywny pomocnik. Zagranie teraz niebezpieczne, nieupilnowany. Żywiec już w polu karnym. Żywiec przełożył, Żywiec, strzał, Bohar i niestety 1-0 dla drużyny Zagłębia Lubin w 18 minucie meczu. Damian Bohar. Pochwaliłem Zorana Arsenicza, a ten się niestety poślizgnął, doszło do straty piłki. Futbolówka szybko na prawą stronę do Saszy Żywca. Ten przedryblował i Bodwarssona, i Iwana Runie, zagrał na przedpole do Damiana Bohara, a ten pewnie prawą nogą w prawy dolny róg bramki Grzegorza Sandomierskiego i Jagiellonia musi gonić. Wida do Romańczuka. Zoran Arsenicz się pojawił na prawej flance. Arsenicz, dośrodkowanie, no cóż, dośrodkowanie na wysokości bioder. Uderza w Kubę Wójcickiego i piłka wychodzi na rzut rożny, z tym, że skoro od piłkarza Jagiellonii, to będzie wznowienie z 5 metra. Trzeba cały czas próbować, Może ten mur po tych uderzeniach głową zostanie jednak zburzony. No bo na razie to wygląda, jakby Jagiellonia biła głową w mur, niestety. Żeby sobie tylko tej głowy nie uszkodziła. I w tym oto momencie sędzia Tomasz Kwiatkowski kończy pierwszą połowę. Przychlin. Oj, strata Kwietnia, katastrofalna, wybiega sam na sam Białek do Żywca, 2-0, nie ma bramki, o Boże kochany! Ale szczęście Jagiellonii Białystok, jak to się nie udało, no ale co zrobi też teraz Bartosz Kwiecień, to jest po prostu skandal, nie oszacował, być może źle oszacował lot piłki, poślizgnął się Sasza Żywiec. Nie strzelił 100% akcji. Bodwarsson, lewa noga. Bodwarsson do Przykrila, wybija piłkę tam do przodu gdzieś, jak najdalej od bramki. Kopacz teraz, Iwan Runie. No i co? No i faulowany. Faulowany, grający z numerem 24 Jakub Tosik. I co? Czerwona kartka? Czerwona kartka. Iwan Runie dostaje czerwoną kartkę. Co robi Iwan Runie? W takim momencie osłabiać swoją drużynę powinien ponieść największe konsekwencje, jakie tylko możliwe. Iwan Runie, to co teraz zrobił, ja po prostu nie wierzę, co tu się stało. Jakąś taką złość się wydobył Iwan Runie, ale zupełnie niepotrzebną. I teraz Ireneusz Mamrot ma zagwozdkę na pewno. Dobrze, ja ze swojej kartki, ze swojego protokołu wykreślam już Iwana Runie, którego nie zobaczymy także w meczu z Lechią Gdańsk. Iwan Runie powinien otrzymać, myślę, że jakąś karę. No to było bezmyślne, głupie wejście, tak jakby on miał dość w ogóle gry dzisiaj. Teraz Pospisil. Pospisil, dośrodkowanie, przedpole karne, Kamara! Kamara! O Boże, no to była piłka meczowa! To była piłka na remis. 15 metr, minimalnie obok lewego słupka bramki Forenza. Nie wiem, czy Państwo kojarzą taką postać biznesmena, który trafił zresztą do aresztu. Zbigniew Stonoga mu było. Chyba z aresztu już wyszedł, natomiast on po wyborach w 2015 roku nagrał takie wideo komentujące wyniki wyborów. No tam użył takiego zdania, że wynik komitetu wyborczego wyborców Zbigniewa Stonogi to jest jakaś porażka. To jest dramat. I tutaj w tym momencie też padło przekleństwo na K, bardzo znane w Polsce, często stosowane jako przecinek. Oto ja powiem wprost, dzisiejsza gra Jagiellonii to jest porażka. To jest dramat, to naprawdę trudno się ogląda, a drużynie potrzeba wstrząsu. Oj, niebezpiecznie, Juan Camara, próba strzału. Jeszcze Pospisil, może Mamrot time, Pospisil. Miękko i rzut rożny. Ach, Camara złapał się za głowę, spojrzał gdzieś w niebiosa. Jedna z ostatnich sytuacji i wszyscy na stadionie wstają. No może przesadzam, może wszyscy wstają, bo chcą wyjść. Pospisil, ostatnia akcja. Nie będzie już żadnej akcji. Koniec meczu. Zagłębie Lubin zgarnia 3 punkty. Zagłębie Lubin zagrało lepiej. Jagiellonia nieskuteczna. Jagiellonia bez pomysłu. Jagiellonia
ociera się powolutku o dno Ekstraklasy, proszę Państwa. Strefa spadkowa zaczyna gonić Jagiellonię. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji na kanale. Dziękuję za te 90 minut wspólne. Do usłyszenia. Robert Bońkowski, kłaniam się ze stadionu miejskiego w Białymstoku. Słyszymy się za tydzień w meczu z Lechią Gdańsk. Pozdrawiam.